Dzień dobry. Mamy zawsze fotelik, bo Piotrek po prostu ma takie wymogi. Ma w Raiderze, po prostu lubi bardzo bezpiecznie siedzieć. Cześć. Każdy po kolei ma mieć zrobiony monitor. A, dobrze. No bez mikrofonu. Ale po co mi mikrofon? Jest to walka o to, żeby każdy usłyszał siebie. Podoba mi się to hasło, podoba mi się ta filozofia. Opowiada o tym, że kochamy życie, kochajmy życie, idźmy w kierunku światła, jest dobrze. Love Your Life to jest kawałek, który jest jakby treścią tego, co robimy. Chodzi o to, żeby kochać swoje życie, żeby dawać ludziom fajną energię. Dla mnie to jest w ogóle piekielnie dobry tekst. Masy by można wymieniać tam wersetów, które po prostu są jakimiś takimi szlagwortami. Są różne historie na różnych płaszczyznach, opowiedziane są bardzo dobrze, bardzo też technicznie, precyzyjnie, fajnie Mesto to nawija. Tam jest taki fragment I want my life back. Każdy chyba taki moment miał, że czuje, że życie się wymyka i chcesz odzyskać to, co jest ważne. Choć ja bardzo chętnie w ogóle noszę to na piersiach i idę z tym przekazem przez miasto. No nie, no najlepiej wchodzi, najlepsza energia, dobry aranż. W Love Your Life Manolo robi takie disco po kwasie. Ja mam dosyć, można by powiedzieć, taką prostą funkcję. Takie, nie wiem, disco po absyncie może? Łupie w bęben. To jest wspaniały latynoski skurwiel, który ma niesamowite wyczucie właśnie tego, jak przyjebać, natomiast nie tak przyjebać kapslokiem. DJ Black Belt Greg zeskreczował w Love Your Life odgłosy hazardu. Mam swoją solówkę, dokładam skrecze na początek i na koniec, ale są to bardzo subtelne skrecze. To jest mistrzostwo Grega, że znalazł te dźwięki i to zeskreczował. To też robi na koncertach, udowadniając, że to nie są jakieś tam komputerowe skrecze zrobione myszką. Skreczuje ekstremalnie zajebiście, bardzo słucha tego, co się dzieje w zespole i nie jest w swojej funkcji natarczywy. Nie ma potrzeby grania non-stop. To, co bardzo często jednak w tego typu sytuacjach mogłoby występować. Jedyne tak z tego co pamiętam założenie było w setliście, żeby właśnie nie wyprztykać się z największych sztosów jakby w jednym momencie. Trochę tak jak w przypadku płyty. Ja nie lubię, kiedy jest pięć zamulaczy fotelowców z rzędu buziaczków z dziewczyną. To jest właściwie taki finalny numer naszego koncertu, więc on z założenia ma być po prostu bardzo mocny. Wpierdol pościel, wpierdol spacer, wpierdol fotel. I trochę tak samo jest z tracklistą. My potrzebujemy od ludzi też energii, która do nas przychodzi. I jak oni na końcu ludzie są rozgrzani, rozkręceni, skupieni na koncercie, to ten utwór działa. No i trzeba im dać po prostu dyskotekę, no i my to robimy. Najbardziej stanowczo, moim ulubieńcem, jeśli chodzi o koncertowe granie, jest Love Your Life. Zagraliśmy to w ogóle w basenie. Był jakiś basen pośrodku restauracji. Nie mogliśmy tego nie wykorzystać. Pląsaliśmy tam z ludźmi. No tak ludzie reagują na Love Your Life. Zapalają się światła w kurtkach i w ogóle jest bardzo dużo fajnej energii. I to jest już taka bomba, to już jest taka energia. Tak samo jak my na scenie, ludzie też dostają szału i przy tym kawałku naprawdę wariują. Po prostu nie ma pytań. To po prostu jedzie od początku do końca, jest super energia. Love your life, bitch. Love your life. Dziękujemy bardzo. Alkopoligamia.com. Ubrania, nagrania, styl.